Niedługo minie rok od premiery opaski Xiaomi Mi Band 4 i z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić, jak ona sprawuje się po roku, czy warto ją kupić oraz gdzie warto ją kupić. I zaczniemy od tego ostatniego pytania, bo znaleźliśmy dla Was na Allegro bardzo ciekawą ofertę na opaskę Xiaomi Mi Band 4 właśnie, gdzie kosztuje ona 117 zł i 87 groszy. Bardzo dobra cena, niska cena. No i patrzyliśmy na to, żeby nie tylko ta opaska była tania, ale też żeby sprzedawca był legalny. Więc mamy tutaj do czynienia z super sprzedawcą, który wystawia fakturę VAT. No i też zwracaliśmy uwagę na to, żeby wysyłka następowała z Polski i żeby ta wysyłka była darmowa i w tym przypadku jest, ponieważ sprzedawca korzysta z Allegro Smart. No i jeżeli już teraz Was zainteresowałem, to link do tej oferty znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i co tak naprawdę możemy powiedzieć o Xiaomi Mi Band 4? Jeżeli Was interesuje nasz poprzedni film na temat tej opaski, to oczywiście zapraszamy do niego, ale tutaj skupimy się na tym, jak ta opaska sprawuje się po roku. Bo tak naprawdę nie ma tutaj na co narzekać. Nadal mówię, że to jest jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza, tania opaska sportowa. Bo tak naprawdę jedyni konkurenci dla niej to jest Honor Band 5 oraz Huawei Band 4. Mamy tutaj do czynienia z bardzo podobnymi funkcjami, ale zdecydowaliśmy się powiedzieć o opasce Xiaomi, ponieważ ludzie w Polsce bardzo lubią Xiaomi i podejrzewam, że to jest najpopularniejszy gadżet sportowy na polskim rynku. Więc w naszej redakcji mieliśmy kilka takich opasek i muszę przyznać, że mamy zupełnie różne doświadczenia, jeżeli chodzi o jakość wykonania. No bo na przykład mam tutaj opaskę mojego operatora Marcina, która jest nieporysowana. Ona prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, rys tutaj praktycznie nie widać, ale gdybym gdzieś z szuflady wyciągnął swoją opaskę, no to byście już zobaczyli, że tam rys jest pełno i to jest dramat. I to oznacza, że albo Marcin bardziej dba o swoją opaskę niż ja o swoją, to jest bardzo możliwe, albo miał więcej szczęścia, to też jest możliwe, albo jego opaska jest z lepszej partii, no to też jest możliwe. Generalnie moja opaska się porysowała, paru kolegów też się porysowała, Marcina i paru innych osób wygląda praktycznie jak nowa. Więc podejrzewam, że jeżeli chcecie mieć naprawdę pewność, że po długim czasie ten gadżet będzie fajnie wyglądał, to powinniście się od razu zaopatrzyć także w folię ochronną, którą na szczęście można łatwo do tego gadżetu kupić, ponieważ jest on bardzo popularny. Kolejna bardzo ważna zaleta Xiaomi Mi Band 4 to jest fakt, że możemy tę opaskę spersonalizować. Nie chodzi mi tylko o to, że tutaj możemy sobie zmienić wygląd wyświetlacza, tylko możemy po prostu tę opaskę wyjąć, co właśnie zrobię. I w tym momencie wyjmuję tę opaskę i widzicie, że mamy tutaj do czynienia z pastylką, która jest umieszczona w takiej gumie, w takim silikonie może bardziej. I dzięki temu możemy taki silikon wymienić na dowolny inny kolor. Możemy kupić oryginalny, możemy kupić jakiś nieoficjalny także, w naprawdę dowolnym kolorze. Są też paski skórzane, są paski metalowe. Tych akcesoriów jest naprawdę multum, więc możemy tą opaskę dostosować do siebie. Część z Was może się martwić, no ale Dawid, ale przecież to jak to tak wychodzi, to pewnie z tego wypadnie. Też się o to bałem, ponieważ miałem pierwszego Mi Banda i drugiego Mi Banda dawno, dawno temu, no i te opaski mi po prostu wypadły. Kiedy ich używałem, musiałem po jakimś czasie kupić nowe, bo nagle jechałem rowerem i zostałem na ręce tylko z tym silikonem, a tego nigdzie nie było. I w Mi Bandzie 3 i w Mi Bandzie 4 ten problem poprawiono. Być może to budowa pastylki, być może zastosowanie lepszego silikonu, który tutaj się nie rozchodzi, ale mamy tutaj do czynienia z niemal roczną opaską, którą naprawdę ciężko z tego wyjąć. Włożyć łatwo, ale wyjąć już ciężej, widzicie sami. Bardzo ciężko wyjąć. Ktoś powie, że to wada, a ja powiem, no ale dzięki temu nie spadnie z ręki. Więc moim zdaniem to jest zaleta. Warto powiedzieć także o czasie pracy tej opaski, no bo w pierwszej swojej recenzji zachwycałem się tym, że wow, jak długo działa, praktycznie miesiąc. I to się nie zmieniło. Jeżeli wyłączycie zbędne rzeczy, takie jak na przykład odczyt tętna, bo to działa naprawdę dramatycznie, to ta opaska będzie Wam działać 3 do 4 tygodni i to jest czas naprawdę długi. Powiedziałbym wręcz, że za długi, bo moim zdaniem optymalny czas na rozładowanie się takiej opaski albo zegarka to jest tydzień do dwóch.
Dlaczego? Już tłumaczę, bo przez tydzień albo dwa nie zapomnę, gdzie włożyłem ładowarkę. A kiedy korzystałem sam z tego Mi Banda i po miesiącu mi się rozładowywał, to sobie myślałem, o kurczę, gdzie jest moja ładowarka? I nie wiedziałem. Ja już mam tych ładowarek ze 3, bo zawsze jak gubiłem taką ładowarkę, to patrzyłem, że o, to w sumie tanie jest, to sobie zamówię nową, zamawiałem nową i zanim ta nowa doszła, ale już była w drodze do mnie, to znajdowałem tą starą ładowarkę. Więc wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale ten czas jest wręcz trochę za długi, chyba że nie jesteście bałaganiarzami takimi jak ja. No i z tym czasem pracy przez rok mieliśmy jedną dosyć istotną przygodę. Otóż na tą opaskę dotarła aktualizacja, po której wytrzymywała ona nie miesiąc, nie 3 tygodnie, tylko 2 dni, a nie tygodnie. I to był naprawdę problem. Na szczęście ten problem został szybko załatany i więcej go nie spotkaliśmy, ale też dosyć problematyczne jest to tętno. Ja mam wrażenie, że to liczenie tętna, pulsu czy czegokolwiek to jest po prostu generator liczb plusowych i to nie działa. W dodatku ta opaska nie wykrywa, kiedy wstajecie. I na przykład jeżeli siedzicie przy komputerze, wstajecie, coś porobicie i usiądziecie, to zdarza się, że dostaniecie komunikat, że o, bardzo długo się nie ruszałeś, wstań może, a ty przed chwilą byłeś na nogach. Więc tutaj ta opaska jest za mało czuła, ale może być też za bardzo czuła, kiedy liczymy kroki. Ponieważ paru moich znajomych napotkało problem taki, że kiedy korzystało z takiej opaski i energicznie pisało na klawiaturze, bo mają na przykład klawiaturę mechaniczną, to zliczało im kroki. No i co, siedzisz, piszesz sobie 2 większe teksty, a później się okazuje, że prawie że przebiegłeś maraton. Ja spotkałem z kolei inny problem, bo kiedy miałem tę opaskę i jechałem na hulajnodze elektrycznej, musiałem parę rzeczy przewieźć po Warszawie i uznałem, że hulajnoga to jest najlepszy sposób. W Warszawie i w Polsce generalnie wiadomo, jakie drogi, chodniki są, niezbyt równe i kiedy jechałem i mną trzęsło, to mi opaska wyliczała, że jechałem rowerem. I później przyjeżdżam właśnie do domu, patrzę sobie w statystykach różnych i tak dalej, no i patrzę, że przejechałem rowerem 10 km, a ja nawet na rower dzisiaj nie wsiadłem. A kiedy jechałem tą hulajnogą, to ja przecież się nie ruszałem. Więc to jest trochę niezbyt, ale to z kolei jest problem nie tylko tej opaski, ale każdego taniego sprzętu. Bardziej denerwowałbym się tym, że ta opaska za bardzo zlicza kroki, czego nie robią na przykład opaski Huawei'a oraz Honora, których też używam. No i mówiłem tutaj o wadach, ale to były wady takie sportowe, ale chyba nikt nie oczekuje, że za niecałe 120 zł będzie miał nie wiadomo jaki zegarek sportowy, no bo to po prostu nie działa w przypadku żadnej tego typu opaski. To się nadaje do liczenia kroków, snu i tak dalej. Więc powiem teraz trochę o zaletach. Ta opaska jest bardzo tania, a świetnie działa zarówno z Androidem oraz iOS-em i wyświetla powiadomienia. Więc jeżeli chcecie mieć na ręce powiadomienia, nie chcecie, żeby Wam cały czas smartfon dzwonił, tylko żeby Wam opaska wibrowała i przypominała, to jest, podejrzewam, najtańszy, skuteczny sposób, żeby właśnie te wiadomości, te powiadomienia i tak dalej widzieć. Oczywiście ze względu na mały ekran one nie będą w pełni widoczne, ale będziecie widzieć, czy dotarł do Was mail, wiadomość na Messengerze, zobaczycie początek tej wiadomości i tak dalej. Moim zdaniem to jest wystarczające, ponieważ pozwala wychwycić, czy coś jest istotne, czy nieistotne i czy warto podnieść ten telefon, czy może jednak nie. I to się szczególnie sprawdza w kilku sytuacjach, na przykład kiedy jedziecie samochodem i po prostu nie możecie korzystać z telefonu, bo wtedy nie można korzystać z telefonu. I przychodzi do Was wiadomość, mail albo coś innego, szybko zerkacie na rękę i widzicie, czy to jest ważne, czy nie, i jesteście spokojni, wiecie, o co chodzi. A mi to się przydaje także na spotkaniach, bo kiedy jestem na spotkaniu, z kimś rozmawiam i nie chcę wyjmować telefonu, bo to jest niekulturalne. Oczywiście podnoszenie zegarka w ten sposób na spotkaniu też nie jest kulturalne, bo dajemy komuś do zrozumienia, że chcemy szybko wyjść, ale jak nam zawibruje coś, szybko zerkamy i widzimy właśnie też, czy to jest istotne, co przyszło, czy nie. To jest chyba moja ulubiona cecha tych wszystkich zegarków, opasek i tak dalej, które współpracują ze smartfonami, no bo po prostu wzbogacają ich możliwości. Warto tutaj też trochę powiedzieć o ekranie oraz o interfejsie oraz generalnie o tym, jak się z tego korzysta. Bo Xiaomi Mi Band 4 to jest pierwsza opaska sportowa z tej serii, która ma kolorowy wyświetlacz. Ja się bałem, że on będzie trochę za ciemny, ale dobrze znosi próbę czasu. No i nawet kiedy jest słoneczna pogoda, to na tym ekranie naprawdę dużo widać. Dodatkowo możemy tutaj wybrać, co się nam wyświetla. Możemy naprawdę dowolnie zmieniać te tarcze i sprawiać, że ten zegarek, ta opaska będzie po prostu dla nas znacznie
ładniejsza. W dodatku to się nie zacina, to po prostu działa, to śmiga, mamy do czynienia z ładnym, animowanym interfejsem. Chciałbym się tutaj do czegoś przyczepić, ale nie mogę. I ja sam i lubię te opaski, i ich nie lubię. Przez jakiś czas ich w ogóle nie nosiłem, bo wolałem takie smart zegarki. I dlaczego? No bo to nie wygląda jak opaska, czyli nie krzyczy z Twojej ręki, że chce się odchudzić i jedyne co z tym zrobiłem, to kupiłem gadżet za niecałe 120 zł. Tylko to wygląda jak zegarek, a że przy okazji ma jakieś smart funkcje, no to super. Ekran jest większy, mamy też lepszy interfejs i tak dalej. Wszystko jest bardziej widoczne, więc naprawdę, pod tymi względami wolę smart zegarki od smart opasek. Ale smart opaski mają coś świetnego, czego zegarki nie mają. Otóż, kiedy kładę się spać i mam taki dosyć duży zegarek na swojej ręce, to ja nie zasnę. Co by się nie działo, ja po prostu nie zasnę, nie dam rady spać, to mi ciąży. W końcu zdejmuję ten zegarek, idę spać i nie dość, że nie mam statystyk, ile spałem, chociaż to jest, umówmy się, mało potrzebne, to rano często zapominam go nałożyć. Idę sobie gdzieś na miasto, sprawdzam godzinę, oho, nie mam zegarka. A kiedy mam opaskę, która jest mniejsza, lżejsza, to ja jej tak naprawdę w ogóle na ręce nie czuję. I chodzę z nią cały czas, więc mogę jej nie zdejmować nie godzinę, dwie, dzień czy dwa, tylko ja jej nie zdejmuję naprawdę miesiąc, aż się rozładuje. Ja się z nią myję, ja z nią śpię, ja z nią robię wszystko i dzięki temu mam pewność, że jest cały czas na ręce. Więc jeżeli jesteście takimi osobami, które mogą zapomnieć założyć zegarka, bo go wcześniej zdjęły, no to opaska jest bardziej dla Was. I to tak naprawdę było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w tym krótkim, mam nadzieję krótkim filmie na temat opaski Xiaomi Mi Band 4 po roku. I mam pytanie do Was. Czy Wy macie takie opaski, czy nie? Napiszcie w komentarzach i czy wolicie też takie opaski, czy te smart zegarki, o których mówiłem i oczywiście dlaczego. Poza tym pamiętajcie, żeby dać nam łapkę w górę albo w dół, zależnie czy się film podobał, czy nie, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, a być może i dzwoneczek, żeby widzieć powiadomienia o wszystkich naszych filmach. No i pamiętajcie także o linkach, które znajdują się pod filmem, bo tam znajduje się oferta, o której mówiliśmy na początku naszego materiału i tam właśnie możecie kupić taką opaskę. No i co tu dużo mówić, jeżeli potrzebujecie takiego sprzętu, jeżeli myśleliście właśnie o czymś smart, żeby założyć sobie na łapkę, ale nie chcecie wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, no to polecam Wam kupić właśnie coś takiego.